Pożar budynku mieszkalnego przy ulicy 1 Maja 145 w Wałbrzychu. Strażacy walczyli z ogniem w sylwestrową noc. Ewakuowano 10 osób. Zgłoszenie dotyczące pożaru strażacy otrzymali w Sylwestra przed godziną 23. Na miejscu okazało się, że pożar ogarnął klatkę schodową odcinając niektórym mieszkańcom drogę ewakuacji. Jeden z mężczyzn wyskoczył z pierwszego piętra i uszkodził sobie kolano. Strażacy ewakuowali 10 osób, 5 psów i kota. Jak informuje Tomasz Kwiatkowski z Wobrzyskiej Straży Pożarnej, na skutek pożaru uszkodzona została klatka schodowa, schody oraz drzwi kilku mieszkań. Stwierdzono, że lokatorzy nie mogą na razie wrócić do swoich mieszkań. Większość z nich znalazła schronienie urodziny i znajomych, czterem osobom przydzielono lokale zastępcze. Na miejscu było dwunastu strażaków. Prawdopodobnie przyczyną pożaru było podpalenie.